Witamy Państwa serdecznie. Spotykamy się tuż przed premierą najnowszego filmu Jana Hryniaka, Trick. Naszym gościem jest główny bohater tej opowieści, Piotr Adamczyk. Piotrze, rzadko ostatnio pojawiasz się w polskich filmach, jeszcze rzadziej w teatrze. Co Cię zainteresowało w tej opowieści? Przede wszystkim z przyjemnością przeczytałem scenariusz, co rzadko się, rzadziej ostatnio zdarza się w polskiej kinematografii, a tutaj scenariusz nie jest słabym punktem, jest bardzo mocnym punktem tego filmu i ta propozycja właśnie była ciekawa z tego względu. A poza tym aktorzy, którzy zostali do tego projektu zaproszeni, Jerzy Trela, Henryk Talar, Robert Więckiewicz, Karolina Gruszka, Agnieszka Warchulska, Andrzej Chyra. Tych scen z Karoliną Gruszką to bardzo Ci zazdroszczę. Myślę, że nie tylko Ty. Wiele osób będzie mi zazdrościło, z czego jestem zadowolony. Ale powiedzmy sobie o charakterze, o gatunku tego filmu. To nie jest komedia romantyczna, jakbym mógł sugerować piękny plakat. Film kryminalny? Znaczy, dawno nie było tego gatunku. Znaczy, polskie kino nie ma ostatnio jakichś takich tytułów, które byłyby godnymi reprezentantami gatunku filmu sensacyjnego po prostu. Tymczasem ten film na pewno jest sensacyjny. Niektórzy nazywają go komedią sensacyjną. Myślę, że tam też jest dosyć błyskotliwy dialog. Natomiast nie jest to gatunek komedii. My graliśmy na serio, że jesteśmy w więzieniu, na serio z tego więzienia uciekamy i na serio tworzymy ten trik. No właśnie, powiedz parę słów o swoim bohaterze. Uczciwy człowiek, który para się nieuczciwymi rzeczami. Na pewno genialny. No kolejna jakaś rola genialnego człowieka w moim dorobku. Genialny rysownik, a potem okazuje się, że genialny drukarz, czyli fałszerz pieniędzy, potrafi 6 milionów dolarów wydrukować od tak, oczywiście posiadając odpowiedni sprzęt, ale on wie, gdzie ten sprzęt znaleźć, więc jest niezwykle cenny człowiek dla mafii rosyjskiej, czy też dla ludzi, którzy nielegalne pieniądze chcieliby drukować. Mówi się, że świetnie zagra rolę świętego ten, co wcześniej zagrał nikczemnika. Ty masz trochę odwrotną kolejność, bo to jest taki trochę czarny charakter, ale aczkolwiek bardzo sympatyczny człowiek. Znaczy, bo ciągle mówię o tym odium papieskim. Myślę, że z roli Karola Wojtyły niewiele pozostało w roli Marka, którego gram. No jest to po prostu człowiek uwikłany w jakieś problemy związane ze swoją genialną umiejętnością, człowiek zakochany, prosty, którego trochę więzienie także wychowało. Jest bardziej szorstki niż ja na przykład, więc miałem też jakąś taki rodzaj ciekawej pracy. Jasne, to jest ten gatunek kina, gdzie bohater, mimo że jest przestępcą, jest bohaterem pozytywnym. Tak mamy w tej konwencji filmu sensacyjnego czasami. Tradycyjne pytanie o najtrudniejszą scenę w filmie. No, wbrew pozorom ta, której mi zazdrościsz, nie była sceną prostą. W ogóle sceny rozbierane są podczas realizacji krępujące. Przy tego rodzaju scenach obowiązkiem mężczyzny, aktora jest to, by się przede wszystkim zajął swoją partnerką i by to ona poczuła się jak najbardziej komfortowo w tej niekomfortowej sytuacji. To już jest Twoje drugie spotkanie z Gruszką, bo przecież w Teatrze Narodowym również miałeś bardzo piękne sceny z tą jakże piękną i jakże utalentowaną aktorką. Tak, mogę powiedzieć, że się do tego rodzaju scen uzależniłem, ale nie będę się do tego przyznawał. Miałem też okazję współprodukować film, w którym Karolina zagrała główną rolę kobiecą, film francuski, Rezolucja 819, który zdobył pierwszą nagrodę na festiwalu w Rzymie. Niewiele się o tym mówiło, ale jestem z tego bardzo dumny, a Karolina zagrała po francusku genialnie, naprawdę. To jest świetna aktorka i myślę, że przed nią jeszcze ten taki moment, w którym odkryje ją szeroka widownia. Jeszcze chciałem wrócić do tego filmu Trick. Czy scenariusz, bo scenariusz jest debiutanckim scenariuszem Michała Zabłockiego, czy on jest oparty na faktach, czy jest to jakaś taka kompilacja?
Wydaje mi się, że nie jest oparty na faktach, chociaż na pewno każdy więzień myśli o tym, jak z więzienia uciec. I tego rodzaju pomysły wielu więźniom pewnie do głowy przychodzą. Ci więźniowie, którzy pomagali nam podczas realizacji tego filmu, niezwykle pomogli w takiej autentyczności tego miejsca, w autentyczności nawet dialogu, bo zaletą tego filmu jest też to, że on nie próbuje naśladować hollywoodzkich filmów sensacyjnych, bo nie było takiego budżetu, więc tam nie ma jakichś wyjątkowych wybuchów, efektów specjalnych najwyższej jakości, chociaż powiem szczerze, że zaskoczyły mnie efekty specjalne w tym filmie. Część afgańską, rzecz przez chwilę dzieje się w Afganistanie, kręciliśmy na zgliszczach stadionu dziesięciolecia. Jeszcze przed tym momentem, kiedy ozdobiły widok Warszawy te wielkie, wielkie dźwigi. Kiedy zobaczyłem ten film, to w ogóle o tym zapomniałem, że tam realizowane były te sceny, ponieważ komputerowe efekty specjalne stworzyły wrażenie absolutnie Afganistanu, jakiegoś małego miasteczka, jakichś małych slumsów gdzieś na przedgórzu. To niezwykłe efekty specjalne, można powiedzieć, jak na polskie kino, bardzo wiarygodne. Stworzyłeś bardzo ważne postacie z historii Polski. Byłeś Chopinem, byłeś papieżem. Byłeś wśród bohaterów narodowych, jeszcze mi wchodzi na myśl, marszałek Piłsudski i Maria Kiedy-Skłodowska. To byłaby ciekawa propozycja, ale ja już się z kobiecą rolą kiedyś zetknąłem i tak naprawdę miałem zagrać pod stolinę w jakiejś takiej produkcji, która nie doszła do skutku. Wojtka Przeniaka. I to jest niesamowite, że tak naprawdę pamiętam, że zorganizowaliśmy wtedy konferencję prasową, by zebrać jeszcze jakieś fundusze na realizację tego przedstawienia. Ale niestety się funduszy zebrać nie dało, więc przedstawienie nie powstało. Natomiast jak gdzieś przeczytałem ostatnio, że kogoś tam zachwyciłem rolą pod stoliną, więc wystarczy zorganizować konferencję prasową, by wydarzenie, które nie miało miejsca, zaistniało i stało się faktem w takich trochę czasach. Ewentualnie możemy liczyć na znaczy marketing. Więc kto wie, być może zorganizujemy konferencję prasową i powiemy, że zagrałem Kiedy-Skłodowską, będę miał to w swoim CV. Dziękujemy.